Kasiu, jak to jest wystąpić nago nie tylko przed publiką, nieznanymi osobami, ale i przed mężem, który siedział chyba na wprost ciebie, bo właśnie. Powiedzmy, że no byłaś prawie nago. Mnie. Mam nadzieję, że zdjął. Jeśli ktoś cię zasłaniał, to Maciek tutaj, który cię ubierał. Aha, no tak. To jest ogromny stres. Nigdy w ten sposób się... Wiem, że w teatrze widziałam takie role, w których dziewczyna... staje twarz z publicznością, a nawet schodzi do publiczności naga. Taki spektakl od Carycy Katarzyny. Katarzynie moja koleżanka grała i robiła coś takiego. Ja nigdy. Zawsze to był duży dystans, zawsze byłam jednak częściowo zakryta i tak samo w filmach, no nigdy się całkowicie nie odsłoniłam. No a tutaj było takie wyzwanie, sądziłam, że to będzie większa odległość i dzisiaj jak przyszłam na próbę, to aż mi serce stanęło, jak zobaczyłam, jak jest blisko krzeseł. I mieliśmy na początku plan, żeby wyjść ze scenografii do publiczności, żeby mi od razu wyszła, więc poprosiłam o te dwa kroki w tył, zanim... Czyli jednak troszeczkę tutaj było obaw. Wycofałam się, tak. Odrobinkę się wycofałam dla własnego komfortu. Piotr nie miał przeciwwskazań, żebyś wystąpiła w taki sposób? A nie, my się w ten sposób nie ograniczamy. Znaczy, jest to jednak, był to jednak performance, jesteśmy artystami, robiliśmy różne rzeczy w teatrze. Też Piotrek też się obnażał, Goszczy grali bardzo awangardowe rzeczy, odważne, także myślę, że to naturalne.